Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Jest majówka, słyszę w tle, że sąsiedzi bawią się w rytm disco polo, więc z góry przepraszam, ale jest to też bardzo dobry moment, żeby przyjrzeć się nowym zestawom LEGO. Naprawdę solidnie tam dudnie od tej muzyki, to zdecydowanie nie jest mój ulubiony gatunek, ale jeśli chodzi o zestawy, to zacznę od jednej z moich ulubionych serii, czyli od serii LEGO Harry Potter. Tyle, że seria ulubiona lub prawie ulubiona, ale zestawy raczej nie są szałowe. Mam nadzieję, że z kolejnymi będzie lepiej, bo ta fala nowości, które pojawią się w czerwcu, ma być całkiem spora. I na początek mamy sklep z magicznymi dowcipami Weasleyów. To jest zestaw, który bardzo mocno przypomina mi jedną z części ulicy Pokątnej. Zdaję sobie sprawę, że Pokątna jest naprawdę droga i nie każdy zdecyduje się na jej zakup, a jeśli wśród Was są fani braci, no to będziecie mogli sięgnąć po ten sklep. Tyle, że ja po prostu niekoniecznie rozumiem taki pomysł na powtarzanie schematu, powtarzanie czegoś, co już się pojawiło i przede wszystkim powtarzanie czegoś, co wygląda bardzo podobnie do tego, co już wcześniej dostaliśmy. Ok, mamy tu kolejne minifigurki, mamy tutaj mimo wszystko budynek, który w wersji takiej playsetowej się nie pojawił, ale ja tego nie kupuję. Tak samo jak nie kupuję Zgredka, to znaczy tylko w przenośni, bo zestaw kupię i Wam go pokażę i ja go tutaj będę gdzieś trzymał na półkach, jak wszystkie inne zestawy z Pottera, ale Zgredek naprawdę wygląda bardzo słabo. Jego cena katalogowa ma wynosić 30 euro, więc on będzie kosztował pewnie około 140-150 zł. Składa się z 403 elementów i to jest taka mniej więcej kontynuacja tego pomysłu, gdzie mieliśmy Hedwigę, gdzie mieliśmy Foxa, gdzie mieliśmy Rogona węgierskiego, tyle że Zgredek nie będzie na korbkę. Ale jeśli chodzi o wygląd, to jest naprawdę, uważam, mocno słabo. To jest zestaw, który tak na dobrą sprawę chyba nie powinien być zestawem, bo nie wygląda jakoś tak zachęcająco do rozpoczęcia przygody z serią LEGO Harry Potter. Na wyposażeniu znajdziemy leguminę, którą Zgredek zrzucił, żeby Harry nie wrócił do Hogwartu. Znajdziemy też książkę, w której znajduje się skarpeta. I myślę, że chyba wyczerpałem temat, już nie chcę mi się więcej mówić o Zgredku, bo ja jeszcze będę musiał zetknąć się z nim na żywo i z nim zawalczyć i Wam go pokazać, a bardzo tego mi się nie chce. Ale jeśli chodzi o kolejne zestawy, to jeszcze coś dla fanów Mario. Tym razem głównym bohaterem tych zestawów nie będzie ani Mario, ani Luigi, ani Księżniczka, a będzie to Donkey Kong. I zacznę od najmniejszego zestawu rozszerzającego, w którym znajdziemy nosorożca. To będzie set składający się ze 106 klocków, który będzie kosztował 10 euro katalogowo. No i będziemy na tym nosorożcu mogli posadzić Mario, bo to jest właśnie istotne, że Mario jest wymagany lub inna grywalna postać do tego, żeby z tych zestawów korzystać i jeśli dobrze pamiętam, to Donkey Kong nie jest tutaj tą zmechanizowaną postacią. On nie będzie wydawał dźwięków, nie będzie na baterię, nie będzie tutaj łączności przez Bluetooth, więc musicie po prostu mieć jedną z tych grywalnych postaci. Następny zestaw już nieco większy, 174 elementy, 27 euro katalogowo. No i mamy tutaj taki zestaw Jungle Jam Dixie Konga. No i jeśli chodzi o ten zestaw, no to znowu to jest po prostu fragment kolejnej planszy, żeby sobie to wszystko rozbudowywać, żeby pokonywać kolejne elementy przed sobą. A jeszcze większy set to domek na drzewie Donkey Konga, 555 elementów, 65 euro. No i tutaj już dostajemy postać Donkey Konga, ale tak jak mówiłem, złożoną z klocków. Będzie mógł Mario tego Donkey Konga dosiadać i dzięki niemu też się po prostu przez te wszystkie elementy na planszach poruszać. Ja nie planuję na ten moment żadnego zestawu z Donkey Kongiem. Tak jak już odpuściłem sobie serię LEGO Mario, ja po prostu kompletnie nie czułem vibe'u do tej serii. Ja też nie utożsamiałem się z graniem w Mario w takiej formie. Ja jestem w tej materii bardzo oldschoolowy. Dla mnie Mario to zagrywanie się w tę grę na Pegasusie, choć też na Switchu grywałem w niektóre tytuły z Mario, a tutaj po prostu ja tego nie kupuję i nie jestem w stanie pokochać tej serii w taki sposób, żeby Wam jakkolwiek to sensownie pokazać. Po prostu nic mnie w tej serii nie kręci. Następnie mamy jeszcze ciężarówkę, 1157 elementów, 106 euro katalogowo. Mamy tutaj takie elementy kopalniane, mamy też jakiś samolot. Ogólnie rzecz biorąc wygląda to bardzo kolorowo i co istotne, te zestawy pod kątem wizualnym podobają mi się zdecydowanie bardziej niż te wszystkie poprzednie zestawy z Mario. Tutaj jest jakiś fajny koncept, tutaj jest kolorowo i nawet też pod kątem użycia elementów. Myślę, że tutaj dostajemy dość sporo uniwersalnego budulca i to jest na pewno fajne, a Mario w tym wypadku będzie mógł poruszać się po planszy wagonikiem. Ale nie samym Mario człowiek żyje, bo są i inne serie, jak na przykład Creator 3 w 1, który w ostatnich latach utrzymuje naprawdę wysoki poziom. No i już niedługo dostaniemy dwa duże zestawy, które zresztą bardzo mi się podobają. Pierwszy z nich to Roller Coaster w takiej wersji kosmicznej. No i to będzie zestaw, który składa się z 874 elementów. I jeśli chodzi o jego wygląd, to ja naprawdę bardzo mocno na ten zestaw czekam. Mieliśmy już wcześniej Roller Coaster piracki, a teraz będziemy mieli kosmiczny i to naprawdę zapowiada się kosmicznie. Tutaj absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Zestaw jest bardzo klimatyczny, mamy tutaj dużo kosmicznych elementów i myślę, że jeśli sami też planujecie sobie zrobić w swoich LEGO miastach jakieś takie właśnie atrakcje w postaci lunaparku, to będzie to idealny zestaw do tego, żeby właśnie coś takiego sobie stworzyć. No i jeśli chodzi o drugi zestaw, to dostajemy taką główną ulicę, która będzie składać się z 1459 elementów i to jest, myślę, bardzo fajna odpowiedź na to, co ostatnio pojawiło się w serii LEGO Friends, gdzie pokazywałem wam naprawdę bardzo fajną część takiej handlowej ulicy. No i tutaj dostajemy coś podobnego. Coś podobnego, tylko dlaczego nie z LEGO City? Dlaczego LEGO City to nadal musi być przede wszystkim straż, policja, jakieś pościgi, jakieś włamania i tak dalej? Dlaczego to nie mogą być bardzo estetyczne budynki, które po prostu zachęcają do tego, żeby budować miasta z klocków LEGO? Nie mam zielonego pojęcia. No i na koniec nowa seria, która niedługo się pojawi. Seria, która nazywa się Gabby's Dollhouse. Nigdy nie oglądałem tego serialu. To jest serial dla zdecydowanie takich najmłodszych. No i dostaniemy tutaj sety, które będą troszeczkę w klimacie LEGO Friends. Z tego względu, że tutaj te główne bohaterki będą w formie mini laleczek. Najmniejszy zestaw z ciastkami jest bardzo pocieszny. I tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ten zestaw pod kątem elementów, bo dostajemy dużo takich naprawdę przeuroczych, sweetaśnych klocków, które mogą być fajne, jeśli chcecie stworzyć jakąś cukiernię, więc na pewno pod tym kątem to jest super sprawa, tym bardziej, że jest to zestaw 4+, więc nie będzie tam żadnej naklejki. Idąc dalej możemy zobaczyć, jak prezentuje się już nieco większy zestaw, w którym znajdziemy łódź, czy też taki naprawdę niewielki jacht, zestaw również 4+, składający się z 88 elementów i też jest tutaj całkiem uroczo, też można wyłowić jakieś ciekawe elementy. Ja pewnie te zestawy będę wam pokazywał, czy wszystkie? Nie wiem, to pewnie będzie jak ze Spideym i Super kumplami, gdzie po prostu raz na jakiś czas pokazuję wam wybrany zestaw, który uważam za ciekawy. No a jeśli chodzi o jeszcze większy zestaw, również 4+, no bo nie ukrywajmy, to jest raczej dla właśnie takiej widowni. Mamy zestaw z jakimś takim placem zabaw, jest jakieś takie drzewo, które zostało upstrokacone różnymi kolorowymi elementami. Zastanawiam się, czy ta korona drzewa to jest rzeczywiście element, który będzie wpięty, czy to jest po prostu fragment tła? Raczej to jest element, ale można być też niepozytywnie zaskoczonym. Fajnie w ogóle też prezentują się te figurki zwierzaków, które trochę są w stylu fabulandu i to naprawdę może być rzecz bardzo ciekawa. I takie 4+ jest fajne. Takie 4+, które jest kreatywne, które jest kolorowe, które daje nowe elementy, które daje nowych bohaterów, a niektóre po prostu jest uproszczone i zrobione trochę na siłę, jak to na przykład jest w przypadku LEGO City. No i na końcu mamy taki wielki dom dla lalek złożony z 498 elementów i mimo tego, że to jest zestaw 4+, to jest 4+, bardzo zestaw rozbudowany, nawet od strony konstrukcyjnej, bo zobaczcie, że pomijając fakt, ile jest tutaj elementów, ale jak fajnie to jest zrobione choćby pod kątem tego, że dostajemy tutaj windę i trochę to jest, powiedziałbym, z takim namaszczeniem Hello Kitty. Ja tutaj widzę podobne klimaty, nawet bohaterowie też są podobni, ale mimo wszystko ja ten pomysł kupuję, to mi się bardzo podoba i na pewno jakieś zestawy z tej serii będę musiał przetestować. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!